Witam o poranku w kolejnym aceranku. Sięgamy, drodzy bracia i siostry, do Dziejów Apostolskich i z rozdziału 13 czytamy pierwsze trzy wersety. W Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucius Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem, Tetrarchą i Saul. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. Tak oto rozpoczęła się na świecie era Kościoła Jezusa Chrystusa. Duch Święty powiedział: odłączcie do mojej dyspozycji Barnabę i Saula, a ja ich przeznaczę do dzieła, do którego ich powołałem. I niedługo później apostoł Paweł i Barnaba rozpoczęli pierwszą podróż misyjną. Co robili w czasie tej podróży misyjnej? No przecież chyba nikt nie uwierzy, że sobie chodzili na plażę, że zajadali sobie jakieś sympatyczne potrawy, opalali się, wypoczywali. No cóż można robić nad Morzem Śródziemnym? Oni ciężko pracowali. Większość drogi przebywali pieszo. Owszem, używali innych środków lokomocji, które dostępne były wtedy, ale przede wszystkim chodzili pieszo. Zresztą był to dobry zwyczaj. Szkoda, że nieco zaginął dzisiaj. Ale co robili konkretnie? Mówiąc tak najprościej, najpierw kierowali swoje kroki do synagog w każdym mieście. I tam głosili Słowo Boże. Generalnie na początku byli słuchani, a później był bunt, krzyk, nienawiść, a więc szli do pogan. I co robili z tymi poganami? Zakładali kościoły, zakładali zbory. W każdym mieście zakładali zbory. I kiedy już założyli taki zbór, to szli dalej. Gdyby Bóg nie był z nimi, to nic by nie przetrwało z tego dzieła. Dlaczego? Dlatego, że te zbory były słabe z naszego punktu widzenia oczywiście. Paweł w niektórych miejscach był kilka dni zaledwie, czasami kilka tygodni, czasami tak jak w Efezie. Ten czas mierzony był w latach. Ale generalnie były to krótkie wizyty. I te krótkie wizyty wystarczyły Pawłowi, aby prowadzony Duchem Świętym wyznaczył starszych, biskupów i szedł dalej. A Kościół prowadzony przez Ducha Świętego musiał sobie dać radę. I oczywiście większość z tych kościołów trwała, dawała sobie radę. Dzisiaj po 2000 lat w zasadzie kościoły, które funkcjonowały w Azji Mniejszej, już nie istnieją. Nic tam nie ma. No, przede wszystkim te kościoły, które znajdujemy w Księdze Objawienia. Prawie wszystkie założone w Azji Mniejszej założył właśnie Paweł. Ale na przykład w Koryncie, to już jest Grecja właściwa, Achaja. Kościół w Koryncie istnieje dzisiaj. Miałem przyjemność usługiwać nim dwukrotnie. To oczywiście nie jest kościół, który ma jakieś szczególne związki z tym dawnym korynckim kościołem, ale istnieje, jest. I oczywiście na terenie Grecji właściwej jest sporo kościołów w tych miejscach, w których Paweł zakładał kościoły. Ateny na przykład, jest tam przynajmniej jeden wspaniały kościół, w którym też miałem okazję usługiwać. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że dzisiaj mamy taki dziwny czas w naszym kraju, kiedy rozpoczął się wyraźny, chociaż dzisiaj subtelny jednak,
ale wyraźny atak na Kościół. Otóż znaleźli się różnego rodzaju wykładowcy, nawet niektórzy pastorzy, którzy zaczynają mówić o tym, że zakładanie kościołów nie ma sensu, że nie o to chodzi w ogóle w chrześcijaństwie. Oczywiście proponuję różnego rodzaju rozwiązania, ale wszystkie zmierzają do jednego, a mianowicie zmierzają do tego, żebyśmy byli jedno. Jedno, raz jeszcze powtórzę, jedno. Ale pytanie, a kto miałby być jedno? Skoro nie ma kościoła, nie ma być kościołów, to kto ma być jedno i co ma być jedno? To tym się już nie zajmują ci panowie, bo to nie jest dla nich istotne. Oni wyraźnie dzisiaj mówią, że zakładanie kościołów jest czymś niewłaściwym. To jest ten drugi etap. Zakładanie kościołów jest niewłaściwe. Czy rozumiecie to? Miałem okazję dzisiaj słuchać pewnego pana, który twierdził, że zakładanie kościołów jest niewłaściwe. O, to bardzo ciekawe. To już jest ten, jak rozumiem, wyższy poziom ataku na Kościół. Jeżeli zakładanie kościołów jest niewłaściwe, to co jest właściwe? Oczywiście właściwa jest miłość, jedność. Ale kto z kim ma się miłować, skoro kościołów ma nie być? No to jest ta niekonsekwencja, której w pierwszym momencie nie widać, ale jak człowiek się zastanowi nad tym, co słyszy, zadaje pytania, to widzi, że ktoś tutaj robi krecią robotę. Jaki będzie trzeci etap? Powiem wam, jaki będzie trzeci etap. Trzeci etap to będzie nienawiść skierowana przez rozpadające się denominacje w stosunku do tych denominacji, które pojawią się, pojawiły się już, czy też w stosunku do poszczególnych osób, którzy będą przekonani, że należy kościoły powoływać, budować. Skąd ta nienawiść? No stąd, że stracimy rząd dusz, stracimy rację swojego istnienia. Oczywiście wszelkie korzyści stracimy, także finansowe, które do tej pory ciągnęliśmy z tego faktu, że byliśmy tym rządem dusz. Nieważne było, jak się nazywamy, jaka denominacja dotyczy nas, jakie plakaty wiszą na naszych kościołach, i tak byliśmy jedno w cudzysłowie. I to jedno oczywiście było jak najbardziej liberalno-lewicowe. No i teraz, kiedy to się zaczyna kończyć, to zaczyna się powoli jątrzenie. I zaczyna się próba wzbudzenia niechęci do samego faktu rozwoju Kościoła, niechęci do budowania kościołów, do budowania zborów, a jednocześnie podaje się jakieś bliżej nieokreślone propozycje, które właściwie nie wiadomo, czemu mają służyć i kogo mają gromadzić i po co zresztą. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przez dziesiątki lat w naszym kraju było tak, jak było. Czyli nic się nie działo. Kościół był martwy i dobrze się miał z tego powodu, że był martwy. Jakaś niewielka grupa wierzących była oczywiście pełna wiary, pełna pokoju, miłości. Zwykle byli to ludzie, których nie lubiono, wyśmiewano, traktowano jako oszołomów, ponieważ to byli ludzie, jak w jednym zborze powiedziano o człowieku, którego wyrzucono, którzy zbyt poważnie traktują Słowo Boże. No fajnie. I tak to trwało. Ci, którzy tym zarządzali, mieli pieniądze, mieli stanowiska, mieli właściwie wszystko, co pozwalało im żyć. Po co zmieniać? Nie ma powodu, żeby cokolwiek zmieniać. Ale teraz, kiedy zmiany są już nieuchronne i kiedy ci ludzie wiedzą, że te zmiany są nieuchronne, zaczynają się powoli denerwować. Zaczynają powoli podnosić głos. Mogę powiedzieć tylko tyle. Kochani bracia i siostry, wy, którzy patrzycie na Chrystusa, nie zwracajcie uwagi na te głosy. Nie dajcie się prowokować. Zostawcie tych ludzi w spokoju. Oni nie należą do mnie ani do was, oni należą do Boga. Niech Bóg ich sądzi. Zostawmy tych ludzi.
Jeżeli ci ludzie będą chcieli pójść za Chrystusem, to się mogą w każdej chwili nawrócić, przyjść do Chrystusa, wyznać swoje grzechy i stać się naprawdę dla wielu ludzi zachętą i błogosławieństwem. Nie ma powodu, żeby prowadzić z tymi ludźmi jakiekolwiek dysputy, ponieważ nie ma, podkreślam to, nie ma jedności z ludźmi, którzy próbują Biblię interpretować, właściwie reinterpretować, jak im się podoba. Nie ma jedności z tymi, którzy uprawiają ekumenię. Nie ma jedności z tymi, którzy ordynują kobiety na pastorów. Nie ma jedności z tymi, którzy sprowadzają do Polski przekleństwo tak zwanego Toronto Blessing. Nie ma żadnej jedności z tymi, którzy próbują wmanewrować polski kościół w szaleństwo charyzmatyczne, właściwie w szaleństwo ruchu wiary. Nie ma z tymi ludźmi jedności, nie będzie jedności. Oni mogą sobie pójść własną drogą, niech idą własną drogą. Kościół musi wrócić do swoich fundamentalnych, konserwatywnych wartości. Kościół musi nauczyć się na nowo żyć w pokoju, w miłości. Musi nauczyć się, czym jest prawdziwa jedność. Musi nauczyć się mówić prawdę znowu. Musi nauczyć się pokuty, wyznawania grzechów. Musi nauczyć się prawdziwej radości w Duchu Świętym. Musi nauczyć się na nowo zwyciężać. Kościół nie jest przegrany i nigdy nie był przegrany. I nie będzie przegrany. Kościół jest zwycięzcą i będzie zwycięzcą. Nie ma się co z tego powodu lękać, nie ma się co zamartwiać. Jesteśmy zwycięzcami. Moi drodzy, z wielką radością chcę ogłosić, że dzisiaj Kościół fantastycznie się rozwija. Ten rok jest rokiem, można powiedzieć, debiutu nowego Kościoła. W tym roku w Polsce powstało dziesiątki nowych kościołów. I nie mówię tylko o HWE, ale mówię tu również o Nowym Narodzeniu, mówię o niezależnych zupełnych kościołach. To jest coś, czego nie mieliśmy przez wiele, wiele lat. To jest wiosna Kościoła, to jest zwycięstwo Kościoła. I powiem więcej, to jest tylko początek. Tak, jest wielu przeciwników tego, zarówno w świecie, jak i w Kościele, ale jeszcze raz powtarzam. Jeżeli będą nas przeklinać, błogosławcie ich. Jeżeli będą nas nienawidzieć, oddawajcie miłością. Jeżeli będą o nas źle mówić, nie dajmy się sprowokować i zostawmy ich. Niech na swoją własną głowę to wszystko zrzucą. Jeżeli będą knuć przeciwko nam, to pamiętajcie, że to, co się mówi w cichości, to wróble na dachu będą wszystko wyćwierkiwały. Nie bójcie się, kochani. Nie bójcie się. Stańcie przy Chrystusie. Stańcie przy Słowie Bożym. Stańcie przy żywym, świętym Bogu. A ci, którzy będą chcieli was dotknąć, nie będą mieli żadnej możliwości, aby to uczynić. Nie przejmujcie się ludźmi, którzy zmarnowali swój czas i uważali, że do końca swojego życia będą ciągnęli zyski ze tego zmarnowanego czasu Kościoła. Nie ma już tej możliwości. To się skończyło. Skończyło się raz na zawsze. Nie mówię tego z satysfakcją, bo wolałbym siedzieć w lesie i być człowiekiem, który zajmuje się zwierzątkami, a niestety muszę zajmować się czymś zupełnie innym. Ja robię tego z bólem i cierpieniem. Robię to z wdzięcznością mojemu Bogu, z radością, ale świadomy jestem tego, że Bóg musiał wybrać kogoś takiego jak ja i podobnych mnie, takich prowincjonałów, którzy nie mają potrzeby, żeby się wywyższać, nie mają potrzeby, aby cokolwiek komukolwiek udowadniać.
My nie mamy takiej potrzeby. A jeżeli nasi przeciwnicy mają taką potrzebę, to niech próbują. Cóż nam do tego? Drodzy bracia i siostry, zakładajmy nowe zbory i nie słuchajmy oszustów, którzy mówią, że nie należy tego robić. Amen.